Witamy w kolejnym i zarazem ostatnim w tym sezonie odcinku programu Studio Solskiego 1. Dziś zajmujemy się przede wszystkim meczem ze Śląskiem Wrocław. Oczywiście też na moment wrócimy do wydarzeń z poprzedniego weekendu, czyli do meczu z Legią Warszawa. To wszystko omówimy sobie w gronie naszych stałych ekspertów. Bartek Masłoń, były zawodnik Stali Mielec, obecnie trener niemieckiego SG Wattenscheid. Dzień dobry. Kuba Popielarz, były zawodnik Stali Mielec, Lechii Gdańsk, obecnie trener młodzieży w Karpatach Krosno. Dzień dobry. I Tomek Lejko, nasz specjalista od historii i oczywiście również od teraźniejszości, jeśli chodzi o Stali Mielec, autor książki Biało-Niebieska. Dzień dobry, Tomek. Zaczniemy może od tego, co chyba działo się w meczu z Legią Warszawa, choć jeszcze chciałem zauważyć, że to jest tak, u nas trochę koło zatacza historia, bo pierwszy odcinek studia był przed meczem ze Śląskiem Wrocław, chyba tylko Kuba, chyba tylko ty byłeś we wszystkich odcinkach, dobrze kojarzę? Tak, ja byłem we wszystkich. Żadnego. Bartek od pewnego momentu, Tomek na pewno był na meczu ze Śląskiem, ale później kilkukrotnie chyba opuściłeś, Tomek, tak? Tak jest. To. No to zaczniemy od meczu z Legią Warszawa. Punkt z mistrzem Polski to zawsze jest na pewno wielkie wydarzenie. Zacznę od Bartka. Bartek, twoja opinia? Opinia moja jest bardzo pozytywna. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z postaci chłopaków, jakie pokazali na meczu. Punkt z aktualnym mistrzem Polski to jest naprawdę mega sprawa. Ten mecz też pokazał szczególnie, że możemy z każdą drużyną w polskiej ekstraklasie zapunktować i to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo mam nadzieję, że po pozytywnym zakończeniu sezonu, jak będziemy nadrabiać swoje takie małe błędy, że za rok będziemy mieli całkiem inną sytuację w Stali Mielec, bo jakość ma drużyna, mentalność pokazała jak najbardziej, z tego jestem bardzo, bardzo się tego cieszę. No i mam takie bardzo takie pozytywne takie samopoczucie. Kuba? Tak, to mecz z Legią uważam za kolejny dobry występ Stali, przede wszystkim pod kątem organizacji gry w obronie. Widać też, że z meczu na mecz ten zespół jest coraz lepiej zgrany i mimo tego, że ciągle w sumie gramy o życie, zawodnicy są tak naprawdę coraz pewniejsi siebie i tutaj w większości czasu trwania meczu, też zgodnie z naszymi przewidywaniami, tak, to Legia częściej jednak posiadała piłkę, ale Stal również potrafiła sobie tworzyć dobre okazje. Obydwa zespoły miały swoje sytuacje, które zmarnowały, dlatego wynik remisowy uważam za w pełni sprawiedliwy. Jeśli chodzi o takie indywidualne kwestie, to bardzo mi się podobała postawa Dadoka, który totalnie zamknął swoją stronę, nie pozwalając Mladenowiczowi praktycznie na nic. Do tego też w pierwszej połowie był bardzo aktywny w ataku. Gdyby podtrzymał tę dobrą grę do przodu w drugiej połowie, to uważam, że mógłby ten występ uznać jako mecz, nie wiem, marzeń. I tutaj na pewno wielkie brawa dla niego. Kolejny raz też świetnie w bramce spisywał się Strączek, który uratował tutaj Stal w kilku sytuacjach. No i też Tomasiewiczowi uważam, że trzeba wybaczyć grzechy z tego meczu z Rakowem, bo tak jak gdzieś tam mówiliśmy, naprawdę biegał, walczył, starał się za dwóch, za trzech zawodników. Cieszy mnie też na pewno lepsza gra Domańskiego, który był nawet bliski zdobycia gola, tak, po dośrodkowaniu od Gettingera, więc uważam, że mecz bardzo na duży plus. To, co Bartek mówił, ten punkt jakby wskazuje, że możemy zdobywać i przeciwstawić się każdemu zespołowi w polskiej ekstraklasie. Teraz się zwrócę do Tomka, bo Tomek jest jedyną osobą z naszego grona, który miał prawo pamiętać poprzedni mecz z Legią Warszawa u siebie sprzed ćwierć wieku. Tym razem wynik dużo lepszy i dużo bardziej optymistyczne nastroje po tym meczu niż wtedy ćwierć wieku temu. Tak, i różnica jest taka, że idąc na tamten mecz ćwierć wieku temu, strasznie to brzmi, właściwie wynik był przesądzony tego spotkania. Zastanawialiśmy się, jaki będzie najniższy wymiar kary. Patrzyliśmy realnie, wtedy graliśmy z ćwierćfinalistą Ligi Mistrzów, naszpikowanym gwiazdami, a z drugiej strony był porozbijany zespół, już zdegradowany, który nie miał żadnych matematycznych szans, w którym łatano dziury juniorami.
Tutaj ten mecz był zupełnie inny, bo grał mistrz Polski już matematycznie zapewniony i zespół, który walczy o życie, o utrzymanie. I to było widać na boisku. Te cele zespołów, które były wyraźnie zarysowane. I trochę szkoda, że nie udało się strzelić bramki Legii, ale myślę, że gdybyśmy przed sezonem usłyszeli, że z Legią będziemy mieli korzystny bilans na koniec sezonu i zamkniemy go bez porażki, to myślę, że byśmy wzięli to w ciemno. A że to będzie oznaczać, że będziemy mieli 4 punkty w konfrontacji z Legią, która zdobędzie Mistrzostwo Polski, to myślę, że trudno było w to przed sezonem uwierzyć. I teraz przejdziemy już od razu do tego, co nas czeka, do tego, co nas najbardziej interesuje, elektryzuje, czyli do meczu ze Śląskiem Wrocław. Zacznę od Bartka. Bartek, czy ty bardziej będziesz się koncentrował na meczu Śląska ze Stalą, czy jednak będziesz jednym okiem obserwował to, co się dzieje w Warszawie? No bo wiadomo, jakie są w tym momencie dyskusje. Równie dużo mówi się o tym, jak będzie wyglądać mecz ze Stalą, jak zachowa się Legia w starciu z Podbeskidziem. Ja sobie włączę 2 telewizory i będę sobie oglądał ten mecz właśnie, bo nie mogę się doczekać, muszę wam powiedzieć, bo jak powiedziałam, mam taki właśnie pozytywny nastrój w sobie. No nie wiem, to jest naprawdę, bierze mnie te dwa mecze, biorą mnie i zastanawiam się, tak jak już sam widzę, jak ja jestem napięty w tym wszystkim, zastanawiam się, jak to drużyna, jak oni to robią, bo oni od początku grają o życie w sumie, prawda? I to jest takie to jest, nie mogę sobie wyobrazić to jako piłkarz, że co mecz, co tydzień, nawet co trening jesteś napięty i wiesz, o co grasz i musisz zapieprzać. To jest naprawdę szacunek dla całej drużyny. To się dzieje ostatnie 4-5 tygodni, to jest naprawdę wow, nie wiem co powiedzieć, naprawdę, brak mi słów, bo od tego czasu, jak przyszedł do nas trener Gąsior i widać jego pracę, i widać, że co zrobił, jak dokonywał swoją pracę, rozmowy, jakie uczynił z chłopakami, to widać. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem, co się dzieje w ostatnich 5 tygodni. I muszę też powiedzieć, że nie pomyślałem sobie, że takie coś jest możliwe w takim krótkim czasie, taką drużynę złapać. Dlatego widzicie po mnie, że jestem też napięty, że żyję z tym i cały szacunek dla całego klubu, dla całego sztabu, dla drużyny, że jeszcze nie pękli, że jeszcze coś takiego mi stało, że już nie mam energii, że dalej pracuję nad tym, żeby osiągnąć swoje cele do końca. Właściwie przez cały ten czas, przez ostatnie kolejki, wszyscy mówili, że utrzymanie rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Tak rzeczywiście jest, ale no jesteśmy w najbardziej możliwie komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie w ostatniej kolejce, bo jeśli mielibyśmy punkt więcej, znaczy, że bylibyśmy już utrzymani, ostatnia kolejka byłaby o nic, ale jeśli ma się wszystko rozstrzygnąć w ostatniej kolejce, no to mamy najbardziej komfortową sytuację. Kuba, to jak ty na to patrzysz? To dobrze? Znaczy na pewno dobrze, ale jak to wpłynie na oba zespoły? Na pewno Stali służy granie takie z tym nożem na gardle, powiem. Pamiętam sytuację, kiedy Stal przeskoczyła pod Beskidzie w tabeli i wtedy troszeczkę gdzieś ta taka dekoncentracja się wkradła i to było zauważalne, dlatego widać, że no, praktycznie cała runda jest taka no, trudna, bo te mecze rzeczywiście są o wszystko, ale tak jak mówię, no, zawodnicy Stali spisują się znakomicie i tą jedną kolejkę do końca mamy sytuację dosyć komfortową, bo no też gdzieś tam w kuluarach, Kuba, przekazałem ci taką moją opinię 2 kolejki temu, że moim zdaniem Podbeskidzie jakby już do końca nie wygra, tak? Gdzieś tam w miarę wewnętrznie byłem spokojny o to, że Stal się utrzyma i teraz wystarczy Stali zdobyć tylko punkt. Na pewno tutaj też Śląsk walczy o puchary, więc to na pewno nie będzie taki mecz, że Stal pojedzie i tam, nie wiem, niskim nakładem sił osiągnie to, co sobie zakłada, tylko to będzie mecz, który będzie bardzo trudny. Śląsk, powiedzmy sobie szczerze, jest też zespołem, który ma w sobie bardzo wysoką jakość. Przyjście trenera Magiery, też zmiana ustawienia,
Te szczegóły są, prawda, na stronie w mojej najnowszej analizie, więc nie będę w to wchodził, ale na pewno jest to zespół, który złapał teraz po zmianie trenera troszkę wyższy poziom. Zawodnicy są w wyższej formie i przede wszystkim mają tą realną szansę grać w europejskich pucharach, więc podejrzewam, że to będzie bardzo trudny mecz, ale to jest dla Stali Mielec coś wspaniałego. Wszystkie mecze grają z trudnymi przeciwnikami i tak jak Bartek mówił, szacunek dla trenera Gąsiora, że objął drużynę w tak trudnym momencie i jak te 7 kolejek do końca patrzyłem, z kim Stal gra, to powiem i też tak mówiłem wcześniej, że według mnie jest to jakby top naszej polskiej ekstraklasy i ten wynik, który trener wraz z zespołem uzyskał, robi na mnie ogromne wrażenie i jestem przekonany, że w niedzielę zawodnicy postawią kropkę nad i będziemy cieszyli się z ekstraklasy w kolejnym sezonie dla Stali Mielec. To przyniosę pytanie do Tomka, bo już ono chwilę temu wybrzmiało. Tomek, bardziej skoncentrowany na Wrocławiu czy na Warszawie? No ja myślę, że będę bardziej na Wrocławiu skoncentrowany. Będę chciał oglądać ten mecz tak jak wszystkie pozostałe, ale oczywiście nie da się od tego uciec i gdzieś tam będziemy śledzić te wyniki, które będą na innych stadionach się rozstrzygały. Ja nie wierzę do końca w to, że drużyny tak zupełnie się odcinają od tego i nie będą miały na słuchu. No tak słuchałem tego, co mówi trener Gąsior. Zobaczcie, cię przerwę, nie wiem, czy to prawda, ale muszę to sprawdzić. Podobno jest kara za używanie telefonów komórkowych na ławce. Tak, nie wolno telefonów komórkowych używać na ławce, no ale no, umówmy się, mamy taką dzisiaj technikę i takie możliwości, że przekazywanie wyników... Może ktoś radio tranzystorowe postawi. Przekazywanie wyników na ławkę rezerwowych, jeszcze jak nie ma na trybunach tak wielu kibiców, bo pamiętajmy, że to jest pierwsza kolejka, gdzie kibice wchodzą. Ale to nie jest problem, zresztą nawet jak obserwujemy mecze europejskiej piłki, jak się takie sytuacje dzieją, to mamy doskonale świadomość, że wszyscy ten wynik doskonale znają. I na nasz mecz też będą miały wpływ wyniki z innych stadionów, tam gdzie również o to czwarte miejsce toczy się walka, bo na przykład jeżeli Piast szybko obejmie prowadzenie w meczu z Wisłą, to też już jakieś znaczenie ten wynik dla tej układu, dla układu tabeli ma. Tak samo jak Legia strzeli gola, również będzie to miało jakieś odniesienie, czego sobie oczywiście życzymy. W tej kolejce każdy wynik jest możliwy. Ja tutaj bym wszystkich przestrzegał przed hura optymizmem. Musimy mocno stąpać po ziemi, ale na pewno wracając do twojego pytania, ja będę mocno oglądał mecz Stali Mielec ze Śląskiem, ale podglądał będę wyniki innych meczów, na pewno. Bo to jest, coś ciekawego. Bo Kuba się zgłaszał z odpowiedzią, tak? Tak, ja tylko chciałem dodać w odniesieniu do konferencji prasowej, to, co powiedział trener Gąsior, to jest jego wielka klasa i to jest właśnie coś, co powoduje, że Stal i cały zespół teraz jest w ryzach, że to wszystko ma, jakby trzyma się kupy. Wiadomo, że gdzieś tam te informacje będą dochodziły z Warszawy, jaki jest wynik, bo jest to no jakby no bardzo mocno wszystko od siebie uzależnione, ten końcowy sukces Stali Mielec, ale ten jasny wyraz trenera na konferencji prasowej, że jego nie interesuje mecz jakby w Warszawie i wynik, jakby to jest jasny sygnał dla zawodników, że oni tam jadą po to, żeby walczyć o zwycięstwo, tak? Bo Stal nie może w tym momencie w pierwszej kolejności spoglądać na to, czy Legia wygra, czy nie wygra, tylko patrzy na siebie. I uważam, że takie podejście trenera właśnie znakomicie pokazuje, jakie jest jego podejście i zawodnicy mają jasno te cele określone. I od razu teraz przeniosę się do Bartka, bo Bartek przez chwilę nie miał możliwości się wypowiedzieć. Twoje przewidywanie, jeśli chodzi o skład, bo na przykład trener Gąsior wydaje mi się, że zaskoczył wielu obserwatorów, kibiców składem na mecz z Legią. Zaskoczył Łukaszem Zjawińskim wyjściowym 11, Łukasza, którego przez chwilę w składzie nie było. Wszyscy pamiętamy tą wędkę w meczu z Jagiellonią oraz Mateuszem Żyro na tej centralnej pozycji, jeśli chodzi o obronę za Bożidara Czorbadzińskiego. Czy ty uważasz, że taki sam skład wyjdzie, bo nie mamy żadnych pauz za kartki. Wiemy, że są problemy Jonathana Adamo-Pereza, ale tutaj trener Gąsior
uspokaja, że do meczu wszystko już będzie w porządku. Czy ty spodziewasz się zmian, czy jednak jesteś zdania, że poremy się z Legią takiego składu się nie zmienia i wychodzimy tym samym ustawieniem? Co mi się podobało u trenera Gosiora jest takie coś, że on delikatnie coś zmienia. Robi taką malutką rotację, ale tam, gdzie trzeba. I to mi się podoba. No, że nie, mogę że coś wtrącić delikatnie? Centralna postać jakby bloku defensywnego? No, nie wiemy, no oczywiście nie wiemy, co się dzieje w środku w klubie. Może ktoś ma jakieś kontuzje, zmęczeni są mentalnie. Nic, do tej sytuacji nic nie mogę powiedzieć takiego szczególnego. Ale widać, że wszystkie ruchy, które robi ten gość, są przemyślane, prawda? Może potrzebował innego zawodnika, który lepszy jest przy piłce. Może potrzebował w tym momencie piłkarza, który jest bardziej agresywny. Dlatego ja nie wiem, co było, jaka jest rozmowa między trenerem a drużyną, ale te podejścia, które robi ten gość, że nie zmienia takie 3, 4, 5 pozycje na raz, tylko takie delikatne, mądre decyzje, prawda? I to mi się u niego podoba. Tomek się zgłasza do odpowiedzi. Ja króciutko ad vocem. Ja myślę, że te zmiany na Legię, o których mówiliście, to było bardzo charakterystyczne posunięcie, jeśli chodzi o Włodzimierza Gąsiora. Chciał, tak mi się wydaje, tutaj cechy ewolucjonalne, ambicjonalne jak najmocniej wyciągnąć z zawodników, którzy mają korzenie warszawskiej Legii, więc myślę, że tutaj chciał, aby ci zawodnicy na podwójnej motywacji zagrali. Najlepszy mecz z Jawińskiego w Stali Mielec to pierwszy mecz z Legią na Łazienkowskiej, gdzie wywalczył 3 rzuty karne i myślę, że tutaj myślenie trenera właśnie w tym kierunku zmierzało. Dodam tylko, że i Łukasz Jawiński, i Mateusz Żuro byli zawodnicy Legii. Legii Warszawa, tak jest. Kuba. Tak, ja dodam. Grzegorz Tomasiewicz. Zaskakujące, jeśli chodzi o trenera Gąsiora, to jakby nie są tylko te decyzje personalne, bo uważam, że zaskakujące było to, że objął Stal Mielec. Zaskakujące pewnie dla wszystkich kibiców jest to, w jak pięknym stylu to wszystko połapał, jak Stal zaczęła funkcjonować. A uważam, że zmiany personalne to jest tylko dowód na to, że trener poprzez swoją jakby świadomość, doświadczenie daje sygnał wszystkim zawodnikom, że są potrzebni. To jest pierwsza kwestia. I kiedyś też mówiłem na naszym spotkaniu, że kluczem do utrzymania będzie to, żeby odpowiednio dysponować zawodnikami, żeby wszyscy czuli się potrzebni dla klubu. I ten Gąsior w jasny sposób to robi. Przede wszystkim jakby no te tematy, takie decyzje nieszablonowe, prawda, bo też Domański wychodził na pozycji numer 9, rzeczywiście można by było się domyślać, ale my nie wiemy, co jest w środku, tak, nie wiemy, jak zespół pracuje, jakie są sytuacje, to co Bartek mówił pod kątem zdrowia, formy, samopoczucia i tak naprawdę, no myślę, że te decyzje są bardzo mądre i każdy zawodnik przede wszystkim czuje się bardzo potrzebny. Bartek się zgłosił. To podnosi jakość. Chciałem tylko dodać jeszcze, że nawet bramkarza zmienił. W ogóle nie muszę pytań zadawać, bo sami się zgłaszacie do odpowiedzi. Bardzo fajnie zresztą. Jak w szkole. Tylko chcę powiedzieć, że nawet bramkarza zmienił. Był też taki moment, że zmienił nawet bramkarza. W pierwszym swoim meczu z Zagłębiem Lubin, tak, zaczął. Tak, że widać, że człowiek myśli. Ja na początku się tego bałem właśnie, że czy nie będzie dużo zmieniał, że za dużo rotacji będzie, że będzie później taki bałagan wewnętrzny. Ale naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo mądrze to robi. Nawet ta sprawa, że nie ma takiego typowej dziewiątki przez 2-3 mecze miał. Że Domański był na przykład jako dziewiątka, jak Kuba wspomniał. To mi się też podoba, że widzi, że to jest, nie wiem, mówi taktyk Fuchs, to jest list taki taktyczny. On wie, co robi, to mi się podoba i jestem taki uspokojony, wiem, że jestem właściwy człowiek na froncie, który potrafi kierować drużyną. A propos tych zmian, to nie wiem, czy macie takie samo zdanie jak ja, ale mi cały czas wydaje się, już parafrazując od wyniku we Wrocławiu, że największym wygranym zmiany trenera chyba jest Jonathan Dhamo-Perez, bo on za Leszka Ojrzyńskiego grał, nie grał, a teraz naprawdę gra pierwsze skrzypce i w obronie, i w ataku, bo strzela bardzo ważne bramki. Kuba, coś jeszcze chcesz dodać, czy przechodzimy do Tomka? Tak, to co mówisz, Dhamo jakby złapał drugi oddech przy trenerze Gąsiorze. Taka była sytuacja w meczu z Rakowem, pamiętam, gdzie naprawdę grał znakomicie przez cały mecz, był bardzo
agresywny i taki pewny w grze obronnej. Grał cały mecz i pamiętam sytuację, kiedy Stal miała opcję wyjść do kontrataku i to De Amo był zawodnikiem, który mimo zmęczenia wykonał sprint, który mógł dać nam szansę na zdobycie gola. Ta akcja się nie powiodła, ale jakby sam fakt tego, że on chciał dać siebie tak dużo, to naprawdę jest tutaj bardzo pozytywne. Tomek, ja jakby wprowadzając się do naszego kącika historycznego, chciałbym zacząć jednak nie od meczu ze Śląskiem Wrocław, ale od meczu z Miedzią Legnica. Tak? Dokładnie 30 lat temu walczyliśmy o utrzymanie. Naszym trenerem był Włodzimierz Gąsior. Wtedy, jak dzisiaj, Ekstraklasa miała zostać powiększona do 18 zespołów. No i Miedź Legnica, powiedzmy, zespół z tego samego regionu. I teraz cię proszę o może krótkie właśnie wspomnienie tego spotkania, a później przejdziemy do historii meczów ze Śląskiem Wrocław. No ja myślę, że tutaj to, co mówiliśmy dzisiaj o trenerze Włodzimierze Gąsiorze, to również wówczas miało to decydujące znaczenie w tym dwumeczu barażowym z Miedzią Legnica. Pierwszy mecz, totalne zaskoczenie, tam daliśmy się zepchnąć do defensywy, pełny stadion ludzi. Jako ciekawostkę wam powiem, że znajdziecie ten mecz na YouTubie, możecie obejrzeć ten mecz z Legnicy, wygrana Miedzi 3-1. No i to też jest ciekawe, 3-0 już prowadziła Miedź Legnica, a trenerzy cały czas mówili, żeby grać jednak swoje, żeby szukać szansy. I ten jeden gol, zdobył go Adam Fedoruk, no zupełnie w innym świetle postawił rewanż, który tydzień później odbywał się w Mielcu. No i tutaj też bardzo ciężka praca taktyczna duetu trenerskiego, bo trzeba przyznać, że wtedy również drugim trenerem był Janusz Białek, również świetny szkoleniowiec. Panowie, później ich drogi się rozeszły i każdy z nich na własną rękę miał bardzo dobre wyniki również w Ekstraklasie, więc to też o czymś świadczy. Było specjalne zgrupowanie, chyba w Rzemieniu, o ile dobrze pamiętam, nie, musiałbym sobie przypomnieć, ale wiem, że gdzieś tutaj blisko Mielczanie się do tego meczu przygotowywali. No i tak jak Miedź zaskoczyła Stal w Legnicy, tak Stal zaskoczyła Legniczan u siebie, zaczynając bardzo ostro, zdecydowanie realizując te założenia taktyczne nakreślone przez trenerów i bardzo szybko było 2-0, czyli wynik, który już premiował Stal, ale to było cały czas niebezpieczne, bo to jedna bramka w jedną czy w drugą stronę bardzo zmieniała sytuację, więc Mielczanie dążyli do tego, żeby strzelić trzecią. To się udało, kontrolowali końcówkę meczu i naprawdę kibice wtedy jeszcze pomogli dopingiem i udało się tą Ekstraklasę utrzymać. To jest bardzo ciekawe, bo tą Ekstraklasę powiększono wtedy do 18 drużyn z 16. Jak teraz obserwujemy ten sam proces, to dyskusje na ten temat trwały chyba 2 lata. Czy powiększać Ekstraklasę, czy nie? Czy robimy system ESA 37, czy 34, czy może 30? Takie były głosy i ta dyskusja się toczyła 2, może nawet 3 lata. A dyskusja o tym, czy powiększać wtedy Ekstraklasę, czy nie, toczyła się chyba 3 godziny albo 4. To była pewna polityczna rozgrywka między działaczami piłkarskimi na górze. Tą wojenkę taką przegrał prezes ówczesny Polskiego Związku Piłki Nożnej Witold Domański, bo nie była to najlepsza decyzja wtedy. Ja cały czas mam wątpliwości również teraz, czy to pomoże Ekstraklasie, jeśli chodzi o poziom rozgrywek, czy nie. Oczywiście dla Stali Mielec to jest lepsze rozwiązanie, bo w tym sezonie spada tylko jeden zespół, ale patrząc tak szerzej, wtedy na pewno ten poziom się nie podniósł, jeśli chodzi o rozgrywki Polskiej Ligi Piłkarskiej. I przechodzimy do typowania. No tak fajnie to wszystko przeszło. Bartek. No, oczywiście, jak powiedziałem raz, że jestem taki zadowolony, ale tu jeszcze raz chcę powiedzieć, że trzeba uważać, jeszcze nie jest koniec sezonu i wszystko może się w piłce stać. Piłka zawsze się zaczyna od 0-0. Każda drużyna w Polsce może każdą drużyną wygrać, na całym świecie tak jest. Tak jak zawsze mówię, puncik nam wystarczy, to będziesz po zawodach. I mam naprawdę nadzieję, na pewno tak będzie, że ktoś będzie tam jakieś informacje miał w meczu z Legią Warszawą, bo
wszystko może się zdarzyć, plus. Dlatego mam nadzieję, że będzie ten punkcik i będzie w ten czas koniec. Mamy to w rękach własnych i będzie pozytywnie punkt dla nas. I do widzenia. Kuba? Ja obstawiam zwycięstwo i Legii, i Stali Mielec. Tomek, tym razem musisz. Ja obstawiam, że Stal Mielec utrzyma się w Ekstraklasie. Ja może tyle. W historii meczów Stali ze Śląskiem prawie wszystkie wyniki padały. Łącznie z tym, że we Wrocławiu wygraliśmy 5-0. No, ale to był wspaniały sezon po mistrzostwie Polski, natomiast troszkę gorszy, bo wtedy nie udało nam się awansować do pucharów. Wygraliśmy w różnych stosunkach, jeśli chodzi o mecze we Wrocławiu. Także uważam, i to jest mój typ, że po prostu w poniedziałek będziemy dalej mieli status klubu ekstraklasowego. A ja obstawiam, że będzie powtórka z meczu z 1 lutego i będzie 0-0. Zaskoczeni? No to był mecz. To był mecz, w którym mieliśmy przewagę, tak? Raz ze Śląskim, bo spodziewałem się pytań dzisiaj o historię meczów ze Śląskiem i troszkę się przygotowałem. I raz był taki mecz, w którym też walczyliśmy. Zaskoczyłem cię tą Legnicą, prawda? Proszę, oczywiście, że tak. No. Ale myślę, że zdałem egzamin. O, bardzo dobrze, jak zwykle. Na szóstkę. Natomiast raz był taki mecz, żeśmy się ze Śląskiem bili też, nie w ostatniej kolejce, ale w dwie albo trzy kolejki przed końcem. I wygraliśmy 3-2, choć przegrywaliśmy 1-2. I ten jeden z tych, to był mecz, który praktycznie no, przesądził o tym, że już byliśmy na ostatniej prostej. To był sezon 8-5-8-6. No i tym optymistycznym akcentem kończymy. Ale takiej huśtawki nam nie życzę emocjonalnej. Spokojne 0-0 wezmę w ciemno. Dlatego ja właśnie powróciłem do tego meczu z 1 lutego, które to było 0-0 ze wskazaniem na nas. Dziękuję wam za całą rundę fantastycznych analiz, świetnych historii. Dziękuję wam za to, że byliście z nami. I oczywiście mam nadzieję, że od nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy nadal będziemy prowadzić nasze studio Solskiego 1 i będziemy analizować to, co się dzieje w naszym klubie. Bartek Masłoń, dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrowienia naszych kibiców Stali. Cały Stal Mielec. Pa. Kuba Popielarz, dziękuję. Ja bardzo dziękuję za możliwość udziału w studio i za możliwość tych analiz. Jest to dla mnie mega doświadczenie i coś wspaniałego. Naprawdę dziękuję. I pozdrawiam i życzę utrzymania. Ja się zająknąłem właśnie wypowiadając, żegnając ciebie w programie. I Tomek Lejko. Teraz już na spokojnie. Dziękuję. Ja też mam nadzieję, że się będziemy jeszcze spotykać, bo mnóstwo jeszcze informacji historycznych, takich ciekawostek czeka na przypomnienie, bo to oczywiście wszystko się już wydarzyło, ale warto niektóre rzeczy wspominać. Ja również dziękuję za uwagę, za wszystkie odcinki i obyśmy w nowym sezonie również się spotykali w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Do zobaczenia.